No i posiadali za stół. Na stołach były nakrote te babki z posypką. No i w gorczkach była białokawa z cykoryną. Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej po raz 24 organizuje posiady gawędziarskie oraz po raz 26 konkurs gry na unikatowych instrumentach ludowych. Była to świetna idea, dlatego że indywidualnie muzycy nie często mają okazję się pokazać, no a gawędziarze już tym bardziej, więc to jest okazja, żeby ci, którzy zwykle są w cieniu, jako kapela na przykład, kiedy towarzyszą tańczącym, albo gawędziarze, którzy właśnie nie mają takich okazji do występów, mogli się pokazać. Świetny był też pomysł połączenia posiadów z konkursem gry na unikatowych instrumentach, dlatego że być może to byłoby nawet trudne do takiego fizycznego wytrzymania, gdyby tak 50 gawęd pod rząd zostało powiedzianych. No tak, to jest na zmianę, jest i muzyka, i gawędy. Także w sumie jest to, sądzę, rzecz, którą się przyjemnie i ciekawie się ogląda. Pani Helena Sobel, gawędziarka z Wieprza, występuje w posiadach nie po raz pierwszy. A potem pierwszy raz byłam w Suchej, bo też tam mówiłam, bo powstali browaru znów. No bo jestem z Wieprza, no a browar jest na polu wieprzańskim. No ale nam żywiec w czasie, jak się to mówi, komuny zabrał cały browar i nam kawał Wieprza, jak się to mówi, z pół Grecy. Zarówno w posiadach, jak i konkursie występują gawędziarze i muzycy z Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego. Jak ta druga wojna się zakończyła, tak ludzie po chałupach zaczęli rozmyślać, co by w każdej chałupie była elektryka, a radio. Tuż za tą elektryką to był Kaj Kieli, bo mógłby se przeca wieczór gazetę poczytać, a baby mogły gacie chłopom połotać. Tak, 24 lata i to impreza odbywa się w różnych miejscach. Jeszcze za czasów województwa bielskiego odbywała się w Suchej, w Karczmierzym. Później jeszcze inne miejsca były. Ostatnie lata to była gmina Wieprz, Brzuśnik, Wieprz. No a w tym roku po raz pierwszy taki koncert laureatu odbył się w Bielsku, właśnie w Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury i to był no, taki eksperyment jednak, bo nie wiedzieliśmy, jak to się wszystko uda. Ot Markantor na posiady przyjeżdża z Zaolzia. No tak na co dzień, no już na imprezach folklorystycznych, no, a w domu dla siebie. A w domu, czyli skąd pan jest? Z Jabłonkowa, Zaolzia. Od dziecka? Nie, skąd aż po 40. Po 40 pan? No tak jakoś, tak się po prostu zaczęło, no tak jakoś. Mnie to zafascynowało, to po prostu to dziedzictwo przodków i... Jako zawsze tam coś było, no ale teraz tak jakoś już tych ostatnich 15 lat tak jakoś więcej, no. Na czym polega ta moc właśnie dziedzictwa przodków, że chce się ubrać strój regionalny i zagrać? No to jest tak jak to w tej jednej góralskiej piosence, że człowiek czuje się sobą, no. Chyba o tym to jest, no. Poseł bydło, widział ekstra sydło. Na dębie siedziało, ziomnioki skrobało. Na dębie siedziało, ziomnioki skrobało. No taka jest idea. Taka jest idea, żeby to była okazja do spotkania się mistrzów z młodymi ludźmi. I moglibyśmy oczywiście robić taki koncert laureatów wyłącznie złożony z mistrzów, ale chcemy pokazać, że
i gawędziarstwo i ta gra na unikatowych instrumentach żyje. Żyje dzięki temu, że starsi przekazują młodym, że tych młodych jest sporo. To jest tylko kwestia czasu, kiedy oni będą tak dobrzy jak mistrzowie. Miała taką słomianecką i do tej słomianecki płacili. Jak już doszła do młodych, to zaśpiewała młodej. Na Józej się wydała, Józeś nie jest panną, a pójdzie se w niedziela z babami na ranną. Strasznie pięknie i muzyka grała.